to rozwiązanie przekazały nam siły wyższe w najstarszych księgach tego świata. Jedną z takich najstarszych ksiąg, którą każdy z nas zna, jest Biblia, naturalnie Pismo Święte. Że są warsztaty, są kursy, które mają Cię nauczyć tego, jak wyjść z biedy, jak uwolnić się od choroby. I co tutaj widzisz? Na czym się ten kurs koncentruje? Na biedzie, na chorobie. Jeżeli tylko zmienimy energię i popatrzymy na to w ten sposób, kurs, żeby przyciągnąć bogactwo, albo kurs, żeby być w pełni siły, mocy, zdrowia, to już jest zupełnie inna energia. Czyli zwróć uwagę, to jest tak jak w afirmacjach. Siły wszechświata, siły te energetyczne, siły źródła nie rozumieją albo nie chcą rozumieć słowa nie. Czyli jeżeli ty mówisz nie chcę tego, to znaczy chcę tego. Jeżeli więc coś cię denerwuje, na przykład głośni sąsiedzi i ty cały czas myślisz nie chcę tego, ja muszę się od tego uwolnić, ja muszę to zlikwidować, ja muszę w jakiś sposób na to wpłynąć, ja muszę robić rytuały, muszę robić oczyszczania, żeby się od tego uwolnić, to wzmacniasz. Tak jak ja wzmacniałam to przez te wszystkie miesiące, ponieważ no trudno było jako człowiek wytrzymać pewne rzeczy. Jeżeli ci sąsiad zamorduje twojego ukochanego, malutkiego kociaczka, którego wychowałaś albo wychowałeś mlekiem z butelki od samego malutkiego niemowlaczka i w momencie, gdy on jest już takim podrostkiem, znajdujesz go zamordowanego i utopionego w stawie, to wierz mi, że naprawdę bardzo trudno o tym nie myśleć. Bardzo trudno się od tego uwolnić. To jest ta nasza ludzka natura, to są te emocje, ale w tym momencie, gdy o czymś takim myślimy, gdy wzmacniamy to naszymi emocjami, to produkujemy tego coraz więcej. I jakie jest tego rozwiązanie? 216. 16. Jak to usunąć? Jak to zlikwidować? Jak uderzyć tym ogniem transformacji w coś takiego, żeby się tego pozbyć raz na zawsze? Na pewno nie w ten sposób, nie chcę tego, nie chcę tego, chcę to zlikwidować, to musi wreszcie zniknąć z mojego życia. Bo wtedy to tylko zasilamy energią i to wzrasta. Rozwiązaniem jest żyć tak, jakby to nie istniało. Jakie było dzisiaj moje rozwiązanie na to, że jest spokój? Nie było magiczne, albo przynajmniej na granicy, tak można powiedzieć, magii. Czyli nie robiłam żadnego rytuału, żeby była cisza i spokój, żebyśmy się mogli spotkać na ceremonii. Nie. Zastosowałam coś bardzo prostego, co i ty możesz zastosować w twoim życiu i co przyszło mi dzisiaj od siły wyższej, przyszło mi od energii wyższej. Spadło na mnie jak takie olśnienie dla mojego życia i całej tej sytuacji. Ignorować to, jakby tego w ogóle nie było, jakby to nie istniało. Czyli żyję tak, jakby to nie istniało. Denerwuje mnie jakiś człowiek, żyję tak, jakby on nie istniał. Denerwuje mnie jakaś sytuacja, żyję tak, jakby to nie istniało. I jaką ja podjęłam decyzję? Pisałam ceremonię, pisałam, o czym będziemy rozmawiać, mnóstwo tych inspiracji, żeby ująć to w jedno, żeby nie było to spotkanie, które ma 3 godziny, chociaż powinno mieć dzisiaj 3 godziny, bo jest tak ten temat ważny dla każdego z nas. I podjęłam sobie decyzję. Chociażby na głowie stanęli, chociażby wrzeszczeli jeszcze 10 razy głośniej, chociażby muzyka była jeszcze 10 razy głośniej, chociażby, nie wiem, jeździli tutaj na tych kładach, tam i z powrotem, ja i tak nagram dzisiaj tę ceremonię i będę się zachowywać tak, jakby to nie istniało. A później w czasie ceremonii po prostu ci to wytłumaczę, że to nie istnieje, że nie jestem na Księżycu, jestem na Ziemi, jestem na Maderze, jestem w Portugalii, to jest kraj południowy, czyli normalnością jest to, że jest głośno i że po prostu jest to normalność, codzienność i będziemy to ignorować. Niektórzy ludzie dają na YouTube muzyczkę w tle, gdy z tobą rozmawiają, to będzie muzyczka naturalna w tle, czyli tak jak tutaj normalnie wygląda. W tym momencie, gdy podjęłam tą decyzję, gdy wysłałam do wszechświata takie czyste światło i powiedziałam, będę działać tak, jakby to nie istniało. Będę żyć tak, jakby to nie istniało. Będę żyć tak, jakby ta oaza była na końcu świata, że jestem w niej tylko ja,
te wszystkie istoty, zwierzaczki, cisza i spokój. W tym momencie było tak. Sąsiedzi wyłączyli muzykę, wsiedli do samochodu i sobie gdzieś pojechali. Może nad ocean, może popływać. Nie wiem, gdzie pojechali, nie interesuje mnie to. Ale widzisz, jak to funkcjonuje. I dokładnie ta metoda jest metodą, która wynika z mojego własnego doświadczenia, ale to jest metoda, która mi została również przekazana przez siły wyższe. I żeby było śmieszniej, to ta metoda nie jest jakąś nowością, to nie jest jakieś super nowoczesne rozwiązanie oparte na, nie wiem, na najnowszych technologiach. Nie. To rozwiązanie przekazały nam siły wyższe w najstarszych księgach tego świata. Jedną z takich najstarszych ksiąg, którą każdy z nas zna, jest Biblia, naturalnie, Pismo Święte, ponieważ jest to nasza religia panująca i oczywiście jest to księga, w której jest zawarta mądrość, którą w miarę jesteśmy w stanie zrozumieć. Mam nadzieję, że to światło jednak świeci. Tutaj ja się przesunę z powrotem. Tutaj też świeci. Może tutaj też świeci, cofnę się troszeczkę. Jest tam taka księga w Starym Testamencie, księga Daniela, gdzie Daniel przebywał na dworze króla perskiego, chyba Dariusz, on się nazywał Dariusza, jak dobrze pamiętam, i był w takiej niesamowitej przyjaźni z królem perskim. Bardzo się lubili, ale Daniel miał wielu wrogów. I wrogowie robili wszystko, żeby go zniszczyć, całkowicie zniszczyć materialnie, fizycznie, ale również, żeby zniszczyć tą przyjaźń z tym królem. No i oskarżyli go o to, że modli się do innego Boga, niż jak to było w tamtych czasach w Persji, można było wyznawać tylko tą jedną konkretną religię. No i król perski był zmuszony wydać wyrok, taki wyrok, jaki by wydał na każdego innego człowieka, który złamałby to jedno z tych najważniejszych praw, czyli wydał na Daniela wyrok, żeby wrzucić go do jaskini pełnej głodnych lwów. Oczywiście było to wyrokiem śmierci. Następnego dnia okazało się jednak, że Daniel przeżył. Pamiętasz, już ci kiedyś opowiadałam tą historię. Dlaczego przeżył? I co opowiadałam ci wcześniej na temat moich sąsiadów? Co opowiadałam ci jako tą metodę, która jest dla ciebie kluczem, żeby usunąć z twojego życia wszystko to, co chcesz z tego twojego życia usunąć?